Trzech nie zjem, dwie zjem. Stanęło na trzech, ale trudno się dziwić. Zdrowe i kolorowe kanapki dla prezydenta przygotowali uczniowie ostrowieckich szkół podstawowych. Jeszcze z takich rąk przygotowane to w ogóle będzie smakować. A przede wszystkim będzie zdrowe, bo dzieci uczą się w szkole, jak prawidłowo się odżywiać. Chleb żytni albo chleb bezglutenowy, one są najlepsze, zdecydowanie. Albo bułki, grahamki można sobie brać też. Bardzo ważne jest to drugie śniadanie, gdyż jak zjemy coś zdrowego, to już na cały dzień będziemy mieli energię, siłę do pracy, do szkoły i w ogóle na zabawę. Akcja Jem drugie śniadanie prowadzona jest w czterech ostrowieckich podstawówkach numer 3, 5, 7 i 14. Uczniowie mają szansę uczestniczyć w ciekawych zajęciach i zdobyć cenną wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania. Tych działań jest ogrom poprzez konkursy plastyczne, literackie, poprzez wspólne organizowanie śniadania, włączenie się do akcji. Szklanka mleka, owoce w szkole, a także włączyliśmy się kiedyś do akcji 5 porcji warzyw, owoców w szkole. Także te dzieci nasze są wyedukowane, jeśli chodzi o promocję zdrowia, zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie, zdrowe nawyki. Akcja Jem drugie śniadanie to inicjatywa ostrowieckich przedsiębiorców. Honorowym patronatem objął ją prezydent miasta Jarosław Górczyński. Myślę, że takich akcji będzie więcej. Mamy taką akcję w parku miejskim dla wszystkich dzieci i rodziców, która odbędzie się w czerwcu. To będzie dedykowana dla wszystkich naszych szkół, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, a przede wszystkim dla dzieci i rodziców, babć i dziadków, aby uświadamiać, jak to ważne, jak istotne, więc dzisiaj z tego miejsca bardzo serdecznie zapraszam na tą akcję. Eksperci biją na alarm. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Szacuje się, że co piąte zmaga się z nadwagą. Dlatego tak potrzebne są podobne akcje podnoszące świadomość najmłodszych w zakresie żywienia.